Hej, hej, kochani. Hej, 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 hej. Witam Was serdecznie. Tu wasza mistyczka z konkursem walentynkowym na 14 lutego obiecałam, że na walentynki będzie. Nie pamiętam, jakaś tam dziunia się dopytywała, tuptała nóżkami. Kiedy, kiedy, kiedy. Pani Aleksandro konkurs będzie następny. No, i z tego co pamiętam, obiecałam, że na walentynki. Zatem słowa dotrzymuję i ogłaszam Wszem i wobec konkursik Konkursik, fajne nagrody do zdobycia No z mojego punktu widzenia fajne Oczywiście objaśnię Wam jakie, czy w ogóle chcecie brać udział w tym konkursie I jakie są reguły Do nagród przejdę na końcu Zacznę od reguł konkursu Czyli po kolei, kochani, do jutra, do godziny 24, czyli czasu macie dość, bo dzisiaj i jeszcze cały jutrzejszy dzień nadsyłacie, uwaga, uwaga, trochę Was zmobilizuje fragment swojego ulubionego wiersza. No jakiego? Oczywiście, że miłosnego serduszka, brokaty, wiadra brokatów, niech nam tu się wylewają, różowe jednorożce, miłośnia. Na popas ruszają. Słuchajcie, kochani, fragment ulubionego wiersza miłosnego albo prozy miłosnej też może być. Yy, z podaniem oczywiście nazwiska autora. Zawsze, zawsze, zawsze podajemy. Yy, kolejna rzecz, jak już się zmobilizujecie i pod tym filmikiem, pod tym filmikiem, pod tym, właśnie pod tym filmikiem, z tym serduchem umieścicie fragment wiersza bądź prozy miłosnej. No, to już nic więcej nie musicie robić, tylko cierpliwie czekać do niedzieli walentynkowej i o godzinie, taan 20.00, wielkie losowanie nagród i cóż można wygrać, bo na pewno wszystkie tygryski interesuje co. No, więc tak, pierwsza nagroda, nagroda specjalna. No i to, rzeczywiście musicie się zastanowić, czy chcecie wziąć udział w, tej, w tym losowaniu. To tomik poezji. Również miłosnej, to nie tylko miłosnej, to jest w ogóle, słuchajcie, o życiu, najogólniej rzecz biorąc, taka antologia poetycka, która zawiera sześć moich wierszy, sześć wierszy mojego autorstwa. Są też inni autorzy i taką antologię zatytułowaną Do Jutra można wygrać. To jest ten tomik poezji z nagrodą specjalną. Oczywiście, z dedykacją autora, czyli mła. To jest pierwsza nagroda. Drugą nagrodę, jaką możecie wylosować, to będzie prywatne czytanko. Druga nagroda tu macie czytanko prywatne, z odpowiedziami na dwa krótkie pytania, dwa jakieś dylematy życiowe. Kontakt ze mną drogą, mailową, osoba, która Dowi się, że wygrała, pisze do, napisze do mnie maila, zada te dwa pytania i absolutnie czytanie prywatne uzyska ze statusem niepublicznym na YouTube. Nikt nie będzie miał wglądu w to czytanie. Natomiast trzecia nagroda jest jakby taki, do takiego użytku publicznego: to jest, mm, można wygrać tutaj aktualny przekaz od kart na Twoją mm, najogólniej taką aktualną sytuację życiową, czyli krótko mówiąc. Jak karty ci widzą, jak cię opisują i twój aktualny dylemat, sytuacja życiową, w której się znajdujesz. W związku z tym, że trzecia nagroda, ten przekaz aktualny, tutaj, który macie napisane, tak, jest do wiadomości publicznej, status publiczny na kanale, w związku z tym podajecie swój nick, jakiś pseudonim. I tutaj absolutnie się nikt nie zorientuje dla kogo ten przekaz jest robiony. Także spokojnie. Nie wyjdzie to poza. Chciałam powiedzieć drzwi tego kanału wyjść, wyjdzie, ale i tak nie będzie nikt wiedział o kogo chodzi. Także takie trzy nagrody do zdobycia. Myślę, że tu już nie ma co dywagować i temat ciągnąć. Chcecie wziąć udział, to bierzcie. Moim zdaniem, całkiem przyzwoite nagrody. Jedyne, co musicie zrobić, to jeszcze raz przypominam, pod tym filmikiem do jutra, do godziny 24 w sobotę, przesyłacie fragment ulubionego wiersza miłosnego bądź prozy z podaniem nazwiska autora. No i czekacie cierpliwie do 20 w niedzielę na losowanie nagród. Wszystkiego dobrego, kochani. Zachęcam do udziału w konkursach, nic nie kosztują poza jakoś drobnym takim wysiłkiem, żeby troszeczkę tutaj postarać się i, i parę zdań wpisać tak, w komentarzu. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się i życzę Wam wspaniałych wygranych.